Cześć, witam się z Wami w omówieniu już trzeciego odcinka drugiego sezonu serialu The Flash. Od razu muszę powiedzieć jedno, to był na razie najlepszy z tych trzech odcinków w tym sezonie. Naprawdę mało co mnie w nim irytowało, kiedy, jak wspomniałem tydzień temu, było to dosyć wybalansowane i miałem tyle samo plusów co minusów. Tutaj było ich już znacznie, znacznie mniej. Zacznijmy od, według mnie, najważniejszego elementu, brak tak zwanego złoczyńcy tygodnia. Tak, możemy założyć, że ojciec Snarta, kaptena Colda, był takim złoczyńcą tygodnia, jednak jest to zupełnie co innego, kiedy masz właśnie rozwinięcie jednego już istniejących złoczyńców, a właściwie dwójki, czyli rodzeństwa Lisa i Snarta właśnie przez dodanie ich ojca, a co innego, kiedy pojawia się piaskowy koleś, czy jak było w pierwszym odcinku, powiększający się koleś. To zupełnie inne uczucie i tak naprawdę wiemy, że tutaj fabuła skupia się na Captain Coldzie, a nie na tym, że Barry musi jakoś pokonać jego ojca i za pierwszym razem dostaje wpierdziel, ale potem dzięki wspólnej pracy drużyny, która wymyśla jego, jaki jest jego słaby punkt, go rozwala. Także to absolutnie zaprocentowało w dużo lepsze oglądanie odcinka. No i po raz kolejny Wentworth Miller jako Captain Cold uważam jest absolutnie rewelacyjny. To był strzał w dziesiątkę i jeszcze teraz wiemy, że pojawi się w Legends of Tomorrow. Nie mogę się doczekać. Jako taki niepewny, znaczy złoczyńca, ale do którego mamy pewną sympatię, spisuje się po prostu idealnie. Następnie nie można oczywiście nie wspomnieć o scenie Joe Iris, która została napisana naprawdę dobrze i co zauważyło paru amerykańskich krytyków, jest mały problem, bo aktor grający Joe jest tak dobry i tak wiarygodny, że czasami na jego tle gra aktorska innych, którzy oczywiście są w porządku, ale jednak to nie tak, że oni są słabi, tylko on jest po prostu tak dobry, że widać trochę tą różnicę. Natomiast cały czas scena, kiedy on mówi dla Iris o tym, że jej matka żyje, jest tak dobrze napisana i znowu coś, co jest bardzo niecharakterystyczne, szczególnie w CW, czyli brak dramy. Iris, która mówi do niego, ja to rozumiem, robiłeś wszystko, żeby mnie chronić. Co? W CW w ogóle coś takiego jest niespotykanego. Jeżeli popatrzycie na przykład serial Arrow, gdzie kapitan Lance obraził się na swoją córkę, bo mu nie powiedziała, że druga córka nie żyje, to po prostu powody, dla których postacie zaczynają się na siebie obrażać, bardzo często w tych serialach są tak płytkie, tak bezsensowne. Nie wiem, wiesz, ocaliłem właśnie świat, tak, ale połamałeś przy okazji moją ulubioną łyżeczkę. Nienawidzę cię za to. Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego się pojawiło. Także niesamowicie przyjemnym oddechem świeżego powietrza jest taka scena, w której i automatycznie irytująca w pierwszym sezonie Iris znowu punktuje. Skoro mowa tu o Iris, warto też wspomnieć o scenie, która otwiera odcinek, kiedy ona dowiedziała się o jakichś tam gościach, którzy robili przekręty na nieruchomościach, wykopywali ludzi z mieszkań. Oczywiście parę rzeczy było tam, można powiedzieć, trochę naiwnych, ale cała scena naprawdę została nieźle zrobiona. To, że jak Flash bawi się swoimi mocami, jak w sekundę jest w stanie znaleźć się, złapać ją, wbiec na budynek, zostawić z powrotem, a potem znokautować gości na górze. To jest naprawdę mój ulubiony element całego serialu Flash, czyli zabawa supermocami, akceptowanie, że jest to serial komiksowy i absolutnie niewstydzenie się tego, i ta pierwsza scena to również rewelacyjnie pokazała. Inne plusy, jak zwykle Cisco, który jest zawsze rewelacyjny, dalej profesor Stein, który znowu zaczyna się z nim coś ciekawego dziać, oczywiście musi jakoś na powrót stać się Firestormem. Kolejna sprawa to chociażby funkcjonariuszka Patty, która, jak wspominałem w poprzednim odcinku, w wielu miejscach irytowała mnie, była trochę aż za bardzo przerysowana. Tutaj absolutnie nie mam takich zastrzeżeń, wręcz chemia między nim a nią a Barrym gdzieś tam kliknęła, bo jak powiedzieliście mi w komentarzach, dzięki wiem wam, że ona jest chyba dziewczyną Barrego, jeżeli się nie mylę, z New 52, więc zakładam, że do czegoś tam musi dojść. Gościnny występ również jego poprzedniej dziewczyny, czyli Lindy Park. Tak, wiem, że ona w którejś z wersji DC była żoną Wally'ego Westa, który pewnie też się prędzej czy później tu pojawi. Ogólnie rzecz biorąc, odcinek naprawdę rewelacyjny. Wreszcie też zwrócono się do tego, że niekoniecznie Barremu spodobało się to, jak Captain Cold uśmiercił swojego ojca.
przejście, no, nawiązanie tego, że Captain Cold prędzej czy później zwróci się trochę bardziej w stronę bohaterstwa. Naprawdę bardzo, bardzo solidny epizod. Mam nadzieję, że właśnie w tą stronę będzie szedł ten serial. Po raz kolejny widzimy, darujmy sobie może tych złoczyńców tygodnia. Ja rozumiem, że czasem oni są potrzebni, żeby coś tam pokazać, ale kiedy ich nie ma, odcinki nagle są po prostu o kilka poziomów wyżej. No i oczywiście na końcu pojawienie się Wellsa, który znowu wygląda tak złowrogo, ale tak jak w poprzednim odcinku, kiedy mówił Hello Children, tak samo w tym mam cały czas wrażenie, że po prostu twórcy serialu się nami bawią i to jest absolutnie zwykły, nazwijmy to doktor Wells, a nie Yobard Thawne, czy jakaś tam inna złowroga siła, który to po prostu znalazł dziurę, która mu się nagle w jego własnym laboratorium, bo pamiętajmy, że on na Earth 2 również ma Star Labs, jest również jego szefem, no i nagle dziura w czasoprzestrzeni mu się otworzyła i on jako naukowiec pewnie ją zbadał z tamtej strony, odkrył, że jest stabilna i po prostu przez nią przeszedł, żeby zobaczyć, o co chodzi. Jestem prawie pewien, że będzie sojusznikiem Barry'ego w tym sezonie, aczkolwiek ciekawie będzie zobaczyć, jak Barry, albo nawet przede wszystkim Sisko, nie będą w stanie mu zaufać. I co jest najlepsze, my też nie będziemy w stanie mu zaufać. Pomimo tego, że mówię, uważam, że będzie to absolutnie 100% Wells. Jestem pewien, że będzie to tak pociągnięte, że przez parę odcinków, jeżeli nie wiem, do połowy sezonu albo i dalej, widz nie będzie w stanie stwierdzić, czy ten gość na pewno mówi prawdę. Chociaż myślę, że tak, ale po prostu uważam, że tak zostanie to rozegrane. Żeby powiedzieć, co mi się w tym odcinku nie podobało, to naprawdę musiałbym zacząć już czepiać się jakichś takich drobnych pierdołek typu Jay Garrick, który mówi, że potrzebuje się ogolić, nie mając ani jednego włosa na twarzy. Dziwnie to zabrzmiało. Ale to no, na tego poziomu błędy, czy jakieś takie, mówię, pierdołki, naprawdę szkoda czasu mojego i waszego, żeby się w nie zagłębiać. Jednym słowem, naprawdę epizod na najwyższym poziomie, na jaki stać serial Flash, więc nic, tylko się cieszyć. Aha, chciałbym jeszcze tylko szybko wspomnieć o najnowszym odcinku Arrow. No niestety uważam, że znowu poziom jego bardzo spadł. Był to najsłabszy odcinek w tym sezonie. Pierwszy zaczął coś pokazywać, drugim byłem zachwycony, trzeci kompletnie mi nie podszedł. Cała masa znowu głupotek. Motyw, w którym Diggle na przykład mówił do Olivera, kiedyś przyjąłbym za ciebie kulkę, i pod koniec odcinka Oliver mówi, nie, Diggle! I zasłania go swoim ciałem. Ach, przyjąłeś na mnie rzut kartami, które by mnie zabiły. Tak naciągane to jest, nie wiem, kompletnie mi ten odcinek nie podszedł. Sceny w Nanda Parbat były niezłe, ale wszystko, co działo się w Star City, kompletnie jakoś do mnie nie trafiło. Także no niestety, póki co za Arrow nie będę się zabierał, bo wahania jakościowe są zbyt duże. Także to całe moje podsumowanie tego jakże rewelacyjnego odcinka. Jeżeli macie jakieś swoje własne przypuszczenia, może swoje własne opinie co do pewnych elementów, może wam się coś nie podobało, coś, na co nie zwróciłem uwagi, jak zwykle piszcie w komentarzach. No i do następnego razu. Cześć.